Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez. Nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich i Biblia. To wciąż Boże Słowo skierowane do nas z głębi jego serca. Posłuchaj tych słów. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie się mu mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszej w świecie. No, diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. On nie jest lwem, jest tylko jeden lew z pokolenia Judy. On udaje lwa ryczącego. I kiedy przychodzi i puka do drzwi twojej duszy i ryczy na twoich uszu i twoich zmysłów słowami, rozchorujesz się, umrzesz młodo, zbankrutujesz, stracisz pracę, twój mąż, twoja żona cię opuszczą, a twoje dzieci zejdą na manowce, przywitaj go już na samym progu twoją wiarą. No, wiarą w Boże Słowo. Powiedz mu, w co wierzysz, a w co nie wierzysz. I wtedy szybko się okaże, że żaden z niego lew, a co jedynie kot z megafonem. Bo widzisz, strach to również wiara, ale wiara w moc diabła. To wiara w to, że on może ci zaszkodzić. I poddając się lękowi, tak naprawdę poddajesz się temu, co diabeł chciałby uczynić, nie mniej niż poddajesz się wierze, poddajesz się temu, co Bóg chciałby w twoim życiu uczynić. I jeśli nie rozumiesz, co znaczy wierzyć Bogu, to zobacz, co robisz i co mówisz, kiedy się boisz. Następnie odwróć to, a zrozumiesz, co znaczy ufać Panu. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.